W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o kosmogonii oraz bogach starożytnych Chin. Choć obecnie chiński rząd oficjalnie popiera państwowy ateizm, tak od tysiącleci Chińczycy mają własne przekonania religijne. Zerknijmy zatem na kilka ciekawostek. Zacznijmy od tego, w jaki sposób Chińczycy wyobrażali sobie powstanie świata. Co ciekawe, mimo niewiarygodnie bogatych chińskich kronik, nie istnieją prawie żadne spisane relacje o stworzeniu świata. Zerknijmy na dwa cytaty. Jak wskazywał sinolog Frederick Maud: Chińczycy spośród wszystkich narodów starożytnych i niedawnych, prymitywnych i współczesnych są najwyraźniej wyjątkowi, ponieważ nie mają mitu o stworzeniu. To znaczy uważali świat i człowieka za niestworzonych, za stanowiące centralne cechy spontanicznie samogenerującego się kosmosu, nie mając stwórcy, Boga, ostatecznej przyczyny ani woli zewnętrznej wobec siebie. Z kolei sinolog Derek Bolt napisał: To uderzające, że poza jednym mitem dotyczącym Pangu, Chiny, być może jedyne wśród głównych cywilizacji starożytności, nie mają prawdziwej historii stworzenia. I faktycznie, śladowe zachowane zapiski wskazują na kosmogoniczne mity o świecie i ludziach powstających spontanicznie bez stwórcy. Na wzmiankę zasługuje tekst Dao De Jing z IV wieku przed naszą erą. Tam czytamy, że przed powstaniem nieba i ziemi istniało coś kompletnego, ale pozbawionego rysów. Ciche, bezpostaciowe, samotne i niezmienne. To coś było uznawane za matkę nieba i ziemi, nazywane Dao. Dao, droga, zrodziła jedność. Jedność zrodziła dualizm, a dualizm zrodził trójcę. Trójca zrodziła niezliczone stworzenia. Niezliczone stworzenia noszą Yin na plecach i obejmują Yang na swoich piersiach. Z kolei tekst Huayanzi 139 roku przed naszą erą zawiera mity, które rozwijają dualistyczną koncepcję Yin i Yang. Dawno temu, zanim istniało niebo i ziemia, były tylko obrazy, a nie formy. Wszystko było niejasne, ciemne i bezkształtne. Były dwa duchy zrodzone w mroku, jeden, który założył niebo, a drugi, który zbudował ziemię. Następnie dokonały podziału na Yin i Yang. Stefan Feldchang, profesor antropologii skupiony na badaniach Chin, podsumowuje, że w chińskiej kosmogonii wszechświat tworzy się z pierwotnego chaosu energii materialnej, organizując się jako biegunowe Yin i Yang, które charakteryzują każdą rzecz i życie. Kreacja jest zatem ciągłym porządkiem, nie jest stworzeniem ex nihilo. Tak jak wcześniej wspominałem, istnieje jednak jeden chiński mit zakładający istnienie stwórcy Pangu. Żadne ze starożytnych chińskich dzieł klasycznych nie wspomina jednak o micie Pangu, który został po raz pierwszy opublikowany w III wieku naszej ery. Na początku nie było niczego, a wszechświat znajdował się w bezkształtnym stanie pierwotnym. Ten pierwotny stan połączył się w kosmiczne jajo. W nim przeciwstawne zasady Yin i Yang zostały zrównoważone, a Pangu wyłonił się lub obudził z jajka. Kiedy się obudził, wstał i dokonał rozdzielenia nieba i ziemi. Następnie Pangu zmarł, a jego ciało zamieniło się w rzeki, góry, rośliny, zwierzęta i wszystko inne na świecie, wśród których była także potężna istota znana jako Huaxu. Huaxu urodziła bliźnięta, brata i siostrę Fuxi i Nuę. Za chwilę przejdziemy do tych bliźniąt, jednak najpierw warto podsumować chińską kosmogonię. Jak zapewne zauważyliście, niektóre chińskie mity kosmogoniczne mają motywy bardzo podobne do innych starożytnych cywilizacji. Na przykład stworzenie z chaosu, tak jak w starożytnej Grecji bądź mitach hawajskich. Istnienie kosmicznego jajka, tak jak w mitologiach wedyjskiej, zoroastryjskiej czy Fenicjan. Rozczłonkowane zwłoki pierwotnej istoty Pangu dają początek elementom ziemi, tak jak w przypadku mezopotamskiej Tiamat. W Chinach dochodzi do boskiego rozdzielenia nieba od ziemi, tak jak w Mezopotamii. Z kolei pierwsze boskie rodzeństwo Fuxi i Nuła przypomina boskie rodzeństwa z Mezopotamii, Egiptu czy Japonii. Przejdźmy zatem do bogów. Chińska tradycyjna religia jest politeistyczna, wiele bóstw czczonych jest w panteistycznym ujęciu, gdzie boskość jest nieodłączną częścią świata.
Ta tradycja obejmuje czczenie sił przyrody i przodków oraz wiarę, że racjonalny porządek tworzy strukturę wszechświata. Bogowie są wyobrażani pod różnymi postaciami. Czasami są przedstawieni jako fizyczne postaci, czasami jako gwiazdy, zjawiska przyrody lub formy energii. Chińska religia jest raczej rozproszona niż instytucjonalna, w tym sensie, że nie ma kanonicznych pism ani zjednoczonego duchowieństwa. Bogowie są zorganizowani w złożonej niebiańskiej hierarchii, a większość z nich mieszka w niebie. Wymienienie i opisanie wszystkich chińskich bogów zajęłoby nam godzinę, skupmy się zatem na najważniejszych. Najwyższym bogiem był Shangdi, uważany za personifikację nieba Tian. Shangdi był postrzegany jako nadziemska istota zsyłająca ludziom powodzenie lub klęskę. Był bogiem sprowadzającym deszcz i pioruny oraz kontrolującym wiatry. Należy zauważyć, że Shangdi nie jest przedstawiany ani za pomocą obrazów, ani bożków. Ważną cechą tradycyjnych chińskich religii było składanie bogom ofiar. Jak wskazuje profesor Yao Xin Zhong, wśród ofiar wyróżniały się mięso, wino oraz kadzidło, co niewątpliwie coś nam przypomina. Ofiary dla bogów składano na ołtarzach w świątyniach. Akceptowano głównie ofiary ze zwierząt hodowlanych, kozy, woły, owce. Bóstwo Shangdi otrzymywało spalane ofiary od samego władcy Chin. Podczas rytuału zabijano całkowicie zdrowego byka i składano go w ofierze na ołtarzu. W okresie dynastii Zhou kult Shangdi zlał się z bardziej uniwersalnym kultem nieba. W późniejszych epokach był powszechnie znany pod imieniem Najwyższe Bóstwo Rządzące Niebem i w tym znaczeniu został powiązany z taoistycznym nefrytowym cesarzem. Nefrytowy cesarz jest stosunkowo późnym bóstwem i został wprowadzony do chińskiego panteonu dopiero pod wpływem taoizmu. Nefrytowy cesarz jest głową panteonu, jednak nie był odpowiedzialny za proces stworzenia. W rzeczywistości, według chińskich legend, nefrytowy cesarz nigdy nie był obecny na ziemi. Pewnego razu, będąc ciekawym, jak wyglądają zwierzęta, rozkazał przeprowadzić przed swoje oblicze 12 najbardziej interesujących okazów. Zwierzęta, które stawiły się przed nefrytowym cesarzem, są do dzisiaj zwierzętami chińskiego zodiaku. Co ciekawe, w lazurowym pałacu w niebie najwyższej jasności mają się znajdować tak zwane tablice wykonane z jadeitu, rejestrujące imiona tych, którzy mają wznieść się do gwiazd w biały dzień. Przejdźmy zatem do innych bogów. Doumu, królowa niebios, jest z kolei niebiańską boginią przedstawianą jako matka wielkiego wozu. Yan Lo Wang to z kolei władca świata podziemnego, jest także sędzią i wydaje wyrok na wszystkich zmarłych. Xi Wang Mu, królowa matka zachodu, to bogini, która miała mieszkać w olbrzymim i bogatym pałacu na górze Kunlun. Jej pałac otaczał gaj brzoskwin, które dawały nieśmiertelność. Zgodnie z legendami miała spotykać się z pierwszymi władcami Chin. Powróćmy teraz do Fuxi oraz Nuwy, boskiego rodzeństwa. Nuwa to bogini matka, która naprawiła jeden ze słupów podtrzymujących świat. Fuxi to legendarny władca Chin, bóg wschodu, bohater chińskiej kultury. Dla Chińczyków ta boska para była bardzo istotna, na ich temat zachowało się wiele legend. Fuxi i Nuwa to istoty, które mają twarze ludzi oraz ciała węży. Tak opisywali i przedstawiali ich Chińczycy, co możemy zaobserwować na obrazach widocznych na ekranie. Ich wężowate ogony są ze sobą ciasno splecione. Według legend Fuxi poślubił swoją siostrę, co znów przypomina mi takie same legendy z innych stron świata o męskich bogach biorących swoje siostry za żonę. Według najpopularniejszej chińskiej legendy ludzie zostali stworzeni właśnie przez boginię Nuwę. Sposób, w jaki to zrobiła, nie powinien już nas dziwić. Otóż bogini Nuwa ulepiła pierwszych ludzi z gliny. Nuwa uformowała figury z żółtej ziemi, dając im życie i możliwość rodzenia dzieci. Motyw ulepienia ludzi z gliny przez bogów odnajdujemy na całym świecie. Jak pamiętamy z dawnych odcinków, w Mezopotamii ludzi ulepili Enki oraz Mami. W Egipcie Chnum, w Grecji Prometeusz, u Żydów Jahwe, u Inków Wirakocza, u Joruba Obatala itd. Fuxi oraz Nuwa byli także wielkimi nauczycielami ludzkości. Nuwa wynalazła wiele instrumentów muzycznych i wprowadziła porządek do chińskiej muzyki.
Fu Xi wprowadził instytucję małżeństwa, wynalazł sieci do łowienia ryb, nauczył ludzi uprawy ziemi, polowania oraz rozniecania ognia. Choć najpopularniejsza chińska historia o potopie dotyczy cesarza Yao, który przetrwał potop, tak jedna z mniej popularnych wersji wspomina, że to Fu Xi oraz Nuwa mieli przetrwać potop, a ich potomstwo miało zaludnić ziemię. Warto także wspomnieć, że Fu Xi oraz Nuwa mieli rządzić w Chinach przez tysiące lat. Chińskie kroniki odnotowują bowiem tzw. trzech dostojnych oraz pięciu cesarzy, mitycznych pierwszych władców Chin. Choć kroniki te często się od siebie różnią, tak wiele z nich wymienia Fu Xi, Nuwę oraz Shenonga jako trzech dostojnych, choć niektóre kroniki zamiast Nuwy wymieniają tam żółtego cesarza. Trzech dostojnych było boskimi cesarzami, którzy używali swoich zdolności, aby polepszyć życie swoich ludzi i przekazać im podstawowe umiejętności oraz wiedzę. Wspomniany Shenong to chiński bóg oraz cesarz. Jego imię oznacza boski rolnik, gdyż według tradycji nauczył ludzi uprawiać wiele roślin. Miał także zapoczątkować medycynę oraz handel. Shenong miał stworzyć wiele wynalazków, w tym narzędzia do rolnictwa czy kalendarz. Tak z grubsza wyglądają tradycyjne chińskie wierzenia. W następnych odcinkach przyjrzymy się bliżej innym wierzeniom starożytnych ludzi. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.